Rok po zbrodni w tej małej, bo liczącej nieco ponad 100 mieszkańców wsi Borowce, niedaleko Częstochowy, życie płynie już normalnie. To w tym domu życie straciły 3 osoby, a podejrzany o zabójstwo Jacek Jaworek jest nadal poszukiwany przez policję. Ludzie nie to, że zapomnieli, ale oswoili się z tym, co się stało, bo muszą żyć dalej. Praktycznie, no co, ile można płakać? Tak, mieliśmy teraz w sobotę rocznicową mszę, było bardzo dużo ludzi, kościół był pełniusieńki. Ludzie pamiętają, a jak będzie za rok, tego nie wiemy, prawda? Im więcej czasu mija, tym mniej osób wierzy, że Jacek Jaworek żyje. Zdaniem psychologa śledczego Bogdana Lacha najbardziej prawdopodobną hipotezą jest ta mówiąca o samobójstwie. Bo trzeba zwrócić uwagę na okoliczności, na pewne możliwości, zwłaszcza możliwości finansowe, na jego znajomości, umiejętności poruszania się w terenie. To wszystko raczej zmierza w kierunku hipotezy o popełnieniu samobójstwa, tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, które jest samobójstwem poagresyjnym. Podejrzanego nadal szuka policja, choć nie na taką skalę jak tuż po zbrodni. Kilkanaście dni temu śląska policja opublikowała tak zwane portrety progresywne, to znaczy takie, które ukazują, jak swój wygląd prostymi zabiegami kosmetycznymi mógł zmienić Jacek Jaworek. Należy podkreślić, że jest to tylko sugestia, jak mógłby wyglądać Jacek Jaworek, gdyby na przykład zapuścił zarost, gdyby założył okulary, gdyby ubrał się nieco inaczej, bo to już ma ogromny wpływ na wygląd zewnętrzny, więc przygotowując te portrety, chcieliśmy dać Państwu do zrozumienia, zasugerować, że czasami niewielka zmiana w naszym wyglądzie może spowodować, że ta osoba będzie już nieco, a nawet bardzo inaczej wyglądać niż na tych zdjęciach, które prezentowaliśmy na samym początku. Przypomnijmy także, że komendant wojewódzki policji wyznaczył nagrodę w wysokości 20 000 zł dla osoby, która przyczyni się do zatrzymania Jacka Jaworka.